Cześć, zabieram Was dzisiaj na zakupy do jednego ze sklepów, w których często kupuję i pokażę Wam, co można kupić, co jest dobrej jakości i co warto. Ale to nie jest jedyny sklep, w którym robię zakupy, bo często dostaję o to, jestem o to pytana. Jest kilka takich sklepów, więc zanim pójdziemy, powiem Wam, jakie to są sklepy. Pierwsza rzecz to mięso zamawiam przez internet od kilku lat i to już wiecie, wiele osób już ze Stanów zamawiało, jakby też z mojego linku. Macie ten link w opisie pod większością moich filmów ostatnich i tam jest specjalna zniżka. Też oni są super, jeżeli o to chodzi, bardzo solidni. I to są mięsa ze zwierząt pasionych na trawie. Wiele osób się pyta, czy ja na pewno w to wierzę, czy jestem pewna, że nie kłamią. Oczywiście w dzisiejszych czasach trudno jest tak naprawdę zaufać, ale muszę Wam powiedzieć, że to mięso inaczej wygląda, inaczej smakuje, inaczej pachnie i nie mam tutaj absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że to jest ze zwierząt pasionych na trawie. Ono zupełnie inaczej smakuje niż to kupowane ze sklepu. I moje dzieci na przykład nie chcą tego jeść, bo one bardzo mocno to wyczuwają. Także mocna jest różnica, duża, widoczna i odczuwalna, więc tutaj nie mam żadnych wątpliwości. W ogóle to mięso nie jest takie, no trochę się rozwala, trochę ma tam żyłek jakiś, więc no po prostu jest inne. Także to jest takie numer jeden, gdzie po prostu zamawiam mięso, oni mają często też różne kupony, zniżki, żeby wykorzystać. Także oni jakby są dla mnie takim najważniejszym źródłem mięsa. Drugim takim miejscem jest lokalna farma, którą tutaj już też znalazłam sobie na Florydzie i od nich zamawiam często nabiał. Mleko A2, też wszystko jest od krów pasionych na trawie, od jajka, od kurek, które biegają wolno, więc zamawiam sobie tam i czasami też trochę mięsa, ale przede wszystkim właśnie nabiał, surowe sery, jogurty robię sama i kefiry właśnie z mleka, surowego mleka, które od nich kupuję. Także to są takie dwa miejsca, dla mnie najważniejsze, najwyższej jakby jakości te produkty. I teraz tak, trzecie miejsce to jest Costco, do którego zaraz pojedziemy i pokażę Wam, oni mają coraz więcej produktów, które są naprawdę super jakości, mają mało składników w składzie, skład krótki, także są naprawdę dobre, wartościowe i są tam perełki. I ja teraz oczywiście na Carnivore nie ma tam zbyt wielu mięs ze zwierząt pasionych na trawie, więc trochę inne produkty jakby kupuję, ale jak byłam na keto, to jest ich dużo i coraz więcej przybywa, także naprawdę warto, pokażę Wam kilka, które są warte moim zdaniem tego, żeby wypróbować. Kolejny taki sklep to jest Whole Foods oczywiście, natomiast w Chicago bardzo dużo kupowałam w Whole Foods, często, bo miałam blisko, tutaj już mam daleko, ale raz na jakiś czas jadę właśnie specjalnie, dlatego że tam kupuję organiczne kości szpikowe i na tym mi zależy i to jest w sumie jedyne miejsce, gdzie tutaj znalazłam, gdzie mogę kupić te kości. One są na mrożonkach najczęściej. No i czasami tam kupuję organiczne cytryny, bo pijemy często też wodę z cytryną i na przykład jakieś warzywa dla dzieci. Jeżeli coś kupuję takiego organicznego, chcę, to właśnie kupuję to w Whole Foods. Kolejnym takim sklepem jest Trader Joe's i on jest dużo tych sklepów było w Chicago. Tutaj też mam dosyć daleko, ale jak jestem w pobliżu, to też tam podjeżdżam i tam można kupić i nabiał, i mięso, i warzywa też organiczne czasami, jakieś dodatki na przykład do wywarów, do rosołów, czosnek, cebulę. Także tam kupuję. I jeszcze takim jednym sklepem, ponieważ jest tutaj blisko i właśnie ostatnio byłam i odkryłam w Aldim, są jajka, najtańsze w sumie jajka, jak nie mam z farmy, takich tutaj lokalnych, to są właśnie jajka w bardzo dobrej cenie, od krów biegających wolno i bardzo dobry jest, w bardzo dobrej cenie jest też europejski nabiał, sery, także można tam poszperać i tak, czasami mięso, czasami coś mrożonego, zmrożonych na przykład ryby, można dobre znaleźć właśnie nie ze Stanów, nie stąd. Ale to są takie podstawowe sklepy, naprawdę, w których praktycznie przeważnie kupuję. Większość moich zakupów robię, ale bardzo często, regularnie raz w tygodniu jeżdżę do Costco, także zabieram Was teraz ze sobą, pokażę Wam tych kilka cudownych produktów, moim zdaniem, które się bardzo przydają i ułatwiają nam życie na diecie, czy carnivore, czy keto. Także zapraszam, chodźcie ze mną do sklepu. Mamy francuskie sery i w ogóle tu jest dużo serów europejskich. Organiczna feta grecka. Tu są hiszpańskie sery. Tu jest mój ulubiony Gruyère szwajcarski i on też jest bardzo dobrej jakości i też jest robiony z surowego mleka.
tu jest irlandzki ser Dubliner, który ja bardzo często kupuję do starcia i bardzo go lubię. To też jest dobrej jakości. I tutaj jest jagnięcina z Australii importowana, gdzie zwierzęta są pasione na trawie. To jest fantastyczne. I to czasami kupowałam, jak jechaliśmy na przykład na plażę. Wołowina, bardzo smaczna, tylko mocno przyprawiona, natomiast wspaniała. I taka delikatna, mięciutka, wilgotna w środku, naprawdę wspaniałe ze zwierząt pasionych na trawie. A tu jest produkt po prostu wspaniały, który od wielu lat kupowałam. Teraz akurat nie jem, ale jak jem warzywa, to zawsze kupuję tę kapustę. Surowa, organiczna. I tu są tylko, tu jest tylko kapusta, sól i czosnek. To jest wspaniały produkt. I przepyszny w smaku. A tutaj akurat obok są też kiełbaski ze zwierząt pasionych na trawie. I jeżeli już mamy ochotę na jakieś kiełbaski, to muszę wam powiedzieć, że one mają to chyba najlepszy skład. Nie ma tutaj cukru i to jest ze zwierząt pasionych na trawie. Bardzo mało jest składników. Także jeżeli kiełbaski chcecie kupić w Stanach, to polecam tak naprawdę chyba tylko te. Tutaj jest masło i można kupić z Nowej Zelandii, ale ono jest solone. Ale jak ktoś lubi solone, no to fajnie. Ale najlepsze masło to jest, kochani, to irlandzkie i ja właśnie je kupuję. I ono jest w dwóch wersjach. I ono jest solone lub niesolone. Ja kupuję to najczęściej. Ono jest wspaniałej jakości, właśnie z zwierząt pasionych na trawie. No i z Irlandii. Słuchajcie, to jest chyba nowy produkt. Jeszcze nigdy nie kupowałam i na pewno kupię to. Jest z krów A2. Wspaniały, z pełnego mleka jogurt. Wow, jeszcze tego nie widziałam, żadnych zagęszczaczy, organiczny, no niesamowite. Także to jest nowy produkt, koniecznie wypróbuję. Zobaczmy, aha, podwójne, to są dwa. Nie no, wspaniały. Naprawdę warto tutaj zaglądać, bo można coś zawsze znaleźć i trzeba szukać nowych rzeczy i próbować. I jest tutaj coraz więcej takich rzeczy i to naprawdę uwielbiam. Ja tutaj też kupuję do koktajli, czasami jak chcę, albo do deserów. Staram się mieć zawsze w zamrażarce takie organiczne, mrożone truskawki, bo one są przez cały rok dobre i się przydają po prostu, jak mamy ochotę na jakiś deserek. Tutaj dla osób na keto jest organiczne, z kalafior, taki już zrobiony w postaci ryżu, także nie trzeba samemu robić, jak ktoś ma ochotę. Super jest jeszcze tutaj dziko łapany łosoś i tego to zawsze kupuję i to faktycznie często robię, on jest przepyszny. Szukam teraz takich burgerów, które wam bardzo chcę pokazać i mam nadzieję, że są dzisiaj, bo też nie zawsze są. I tutaj są właśnie te burgery, o których wam mówiłam. 100% ze zwierząt pasionych na trawie. Wołowina. Tu jest olej kokosowy, który często kupowałam. I tu są oliwy. Bardzo dobrej jakości najczęściej. I tu jest jedna, i tutaj jest druga. Tutaj właśnie warto jest szukać. Jest też olej z awokado. Gdzieś, który też jest dosyć dobry do, no właśnie do smażenia. Także na diecie ketogenicznej super. A tutaj jest olej z awokado w sprayu. I to się przydaje bardzo na przykład u mnie do sezonowania mojej patelni żeliwnej. Także sobie zawsze ona jest, musi być tym jakby natłuszczona, więc to jest mi najłatwiej używać, więc używam właśnie to. Tu są też bardzo smaczne i dobrej jakości organiczne oliwki. Także ja to kupuję, bo moja Paulinka często, ona lubi zielone akurat. Ja kiedyś jadłam te cielone oliwki. I gdy nie mam swojego octu, to kupuję również tutaj ocet. To jest organiczny, surowy, niefiltrowany. Ten ocet używam tak naprawdę ostatnio cały czas, bo nie robiłam w tym roku swojego ze względu na przeprowadzkę. I tu jest super, tu są zawsze super też promocje, często na dziko łapane sardynki. Tu jest 100% oliwa z oliwek, ale tu jest jeszcze lepsza okazja, bo to są z Pacyfiku
i one są w extra virgin w Oliwie, także wspaniałe.